Witam ponownie ludzisko, znowu gramy w The Walking Dead. No i zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Mam nadzieję, że będzie to wszystko ciekawe. Ostatnio niestety zginął Doug. No i zostaliśmy niemiło potraktowani przez tego tutaj gościa, mimo że go praktycznie własnoręcznie uratowaliśmy. No, więc chyba czas na zemstę jakąś tutaj. Hey Glenn. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8 disaster. I think I need to go. Columbus, stage 8. To Atlanta. Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Okay, świetnie, rozumiem to. Z tobą musimy pogadać o twoim ojcu. Skubańcu. Stary zgred. Myślę, że to zła decyzja. Trzeba robić to, co uważa się za słuszne. Znaleźć przyjaciół. Z jednej strony nie chcę, żeby nas opuścił, ale z drugiej strony rozumiem. Dlaczego chcę to zrobić, więc... Wybierzmy tą opcję. I respect that. You guys be safe. We'll try. Ja myślę, że to się źle skończy. Dla niego. Lepiej trzymać się w grupie, brachu. No ale cóż. Ace Pizza. Ace Pizza. Cudowny angielski. Shit happens. Jak zwykle przepraszam za te przycinki. Próbowałem waszych rad z komentarzy, nic mi nie pomogło. Nie wiem, co się dzieje z tym komputerem. Dobra, pogadajmy z nimi w takim razie. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier, I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Thanks, Kenny. You got it. Wow. To jest jedna z niewielu gier, gdzie tak naprawdę polubiłem bohaterów, którzy w niej występują. To jest ciekawe. Bardzo fajna gra. Dobra, pogadajmy z resztą ekipy. Tutaj widziałem jeszcze kogoś. Tutaj uratowaliśmy tyłek ostatnio, tak mi się wydaje. Oczywiście istnieje możliwość, żeby sobie sama poradziła. I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. Pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that I think that I liked him. Przynajmniej nie mamy konkurencji. Jestem pewien, że cię lubi. Sure he liked you too. You better have. Anyway, I'd rather be alone, I think. Hmm. I understand. No cóż. Wait, Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. Hmm. Miałem zamiar pomóc wam obojgu. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. No cóż. Naprawdę jest taka, że wolę pomóc dziewczynie. No ale cóż. Dobra, pogadajmy z dzieciakami, może one coś nam powiedzą ciekawego. Jak się trzymasz, Clementynko? A ty masz przesranę, nie żartuję nawet. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. No właśnie. I fell, and my walkie-talkie broke. Aww. Glenn had the other one.
to tylko krótkofalówka. Ups, zapomniałem, że czekuję kontaktu z rodzicami. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Okay, oh, zobaczmy. Man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Yeah. She's great. Well, stay the fuck away from her. Grabisz sobie, naprawdę sobie grabisz. Everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Ta, wiele z was zwróciło mi też uwagę w komentarzach, że kolor napisów ma znaczenie, jeżeli chodzi o nastawienie postaci do nas. Ma to sens, rzeczywiście. Żałuję, że mu pomogłem, mówiąc szczerze. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. To się zgadzam. Bez mnie by nic nie było tak, jak jest teraz, czyli wszyscy by nie żyli. Oprócz mnie, oczywiście. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja bym tam dalej się przemieszczał. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Oj, wątpię, mówiąc szczerze. Wątpię. I gra mi się zacięła. I znowu. Przepraszam za to lotniska. Okej, oczywiście światło się wyłączyło, czy co? Ciąg dalszy nastąpi. Wow! Czyli to jest koniec pierwszego epizodu. Okej. Mówiąc szczerze, jestem zaskoczony. Albo i nie. Ups, herb derb. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? To jest zajawka następnego epizodu. I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. Uh-oh. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Spragnieni pomocy, epizod drugi. O, się zapowiada ciekawie. Nie musicie się martwić, ludziska, wszystkie epizody pojawią się na tym kanale. Będę w nie grał. Bardzo chcę w nie grać. Tu mamy statystyki. Okej, nie dziwię się, że 76% osób wybrało Karolin. No cóż, dzięki ludziska za oglądanie. Oczywiście będziemy kontynuować tą grę. Nie wiem, czy jest spojrzenie do drugiego epizodu. Jak nie ma, to poczekam jakiś czas, aż się pojawi i będziemy kontynuować. Są napisy końcowe dla was, ja was zostawię razem z nimi. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia następnym razem, ludziska. Trzymajcie się.